Dzień dobry, witajcie! Zaczyna mi weekend, słuchajcie. Tak sobie przyszłam tutaj do naszego stołu kuchni, salonu kuchni, bo nie mam siły trzymać kamery. Tak? A nie byłaś nawet dzisiaj na treningu. A nie byłam dzisiaj na treningu, słuchajcie. Dzisiaj jest piątek, a ja nie mam dzisiaj treningu i nie zamierzam iść na siłownię. Zamierzam się obijać, skoro mam taką możliwość. Ale zanim to słuchajcie, muszę się wam pochwalić, tylko Andrzej tak daleko obok ode mnie usiadł normalnie, jakby chciał wziąć rozwód albo coś. Boże, Boże. Co? Słucham? Nie rozważałem jeszcze tego. No ja myślę. Słuchajcie, muszę się wam pochwalić, bo uważam, że jest czym. Pokażę wam taki piękny, taki fajny obrazek. W ogóle, może na wstępie powiem, że zawsze mówiłam, że nie będę wam mówić, gdzie my pracujemy, bla, 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 bla. Ale można sobie to wygooglić. I faktycznie o sobie nic nie powiem, bo na temat tego, gdzie ja pracuję, nic nie znajdziecie. Ale jak wpiszecie imię i nazwisko mojego męża w Google, to od razu wam się pokazuje, gdzie on pracuje, dlatego że Andrzej ma LinkedIna. No. I to jest pierwsza rzecz, która się przynajmniej mi wyświetla w Google'ach po wpisaniu właśnie w internet Andrzej Berowski. Więc no to tak, taki był to przedługi wstęp. A teraz obczajcie to, bo ja uważam, że to jest po prostu coś niesamowitego. Jestem ciekawa, czy będziecie to dobrze widzieć. Oho, taki ładny obrazek. I tutaj jest taki tekst i ja wam go przeczytam. Forest Point. Maverick SEDLP. Cokolwiek to znaczy. Andrzej Berowski, inżynier Rattles, jako pierwszy w Polsce zdobył tytuł Maverick DLP w programie Force Point Maverick SE. Andrzej, chcesz powiedzieć ludziom, co to znaczy? To znaczy, że jako jedyny w Polsce mam takie potwierdzenie swoich umiejętności technicznych, te albo techniczno-sprzedażowych, jeśli chodzi o produkt DLP od Force Pointa. Tak, jakbyście chcieli googlać, to nie googlajcie, bo pewnie i tak nic nie zrozumiecie, co to Force Point i ja zawsze mam z tym duży problem. Generalnie jakby, żeby wam nakreślić, Andrzej pracuje w IT, okej? I jakby wydaje mi się, że w większości z was te dane powinny wystarczyć. Gdybyście mnie zapytali, czym zajmuje się mój mąż, to ja do końca nie wiem, choć się domyślam. Nie, tak serio, to oczywiście ja trochę wiem, ale powiem wam, że jakby jak ktoś jest, że tak powiem, spoza tej bajki, to myślę, że ciężko to komuś wyjaśnić bardzo. No, trzeba się tym zainteresować, ale tak. Możecie popatrzeć sobie na LinkedInie, mamy stronę, także możecie sobie tam wejść, poczytać. No, powiem wam, że mega jestem dumna z Andrzeja. Wstawiłam sobie to normalnie nawet na Instagram, żeby się ludziom wszystkim dookoła pochwalić, jakiego mam zdolnego męża. Moja mama po prostu zadzwoniła i była taka dumna, kurwa, chyba nigdy ze mnie nie była taka dumna w życiu, jak teraz z Andrzeja i z tego, że jest pierwszy w Polsce. Mama pewnie to ogląda, pozdrawiamy. Trochę to oczywiście mówię pół żartem, ale było słychać ogromną dumę, jak zadzwoniła do nas z gratulacjami i to jest ekstra, powiem wam, że też jestem bardzo dumna, więc stwierdziłam, że tak, że chcę się z wami tym podzielić. Trzeba się chwalić z takich fajnych rzeczy, prawda, Andrzeju? Znaczy ja tak skromnie, więc jestem trochę niezręcznie mi, ale ogólnie cieszę się, że mi się udało, nie? Tak, brawo. Fajnie to takie zwieńczenie tego, co się robiło i ma się takie potwierdzenie, że jest się przykocurem. No, Andrzej z koksem, słuchajcie, w tym, co robi. A teraz zmiana tematu, moi drodzy. I nie będzie to lokowanie produktu, choć bardzo bym chciała. Mamy tutaj produkt z Calmi. To są patyczki zapachowe. O, takie. To jest Venom Essence. I słuchajcie... Czyli taki żart dla mężczyzn, czyli zapach od teściowej. Żmija, Venom, jad, ten, tak to się wytnie. Nie, myślę, że to zostawimy. Może ktoś zrozumie i wytłumaczy mi w komentarzu, o co chodzi mojemu mężowi. Ja nie zapam. W każdym razie, uwaga, otwieram. Bo jestem bardzo ciekawa, jak to pachnie. Czy dobrze pamiętam to, jak to pachnie. I w ogóle, Andrzeju, podasz mi, na stole leżą moje perfumy. Czekaj, ja się na razie zachwycę, bo te patyczki jakieś są ładniejsze niż takie te z Rituals. Właśnie, bo dzisiaj oglądałam film u Karoliny i Darka i właśnie mówili o tym, że super. Te patyczki są z różnych tworzyw. Czasem to są drewienka, czasem coś takiego jakby papierowego, czasem w ogóle jakieś jeszcze inne rzeczy. I papierowe. Nie, to jest jakieś inne tworzywo, wiesz? Ale ładne są. Ale zobaczcie, chodzi... jakie grube to jest. Takie, nie wiem, czy to się wyłaści. To może, poczekaj, tak... Ale jest mega fajny.
O. One są takie właśnie dosyć grube i Darek z Karoliną dzisiaj w podcaście opowiadali, że to dlatego się zdecydowali na taki rodzaj patyczków, bo one po prostu lepiej chłoną, dzięki czemu jakby bardziej, wiecie, rozsiewają zapach po chacie. I jak ja sobie to wąchałam, jak byłam u fryzjera, bo tam mają do powąchania dostępne te rzeczy, to mi się to bardzo skojarzyło z moimi perfumami, które mam. To jest, My Way od... Widać napis? Nie widać chyba, ale jest to, słuchajcie, My Way od Armaniego. Ja mam te perfumy w wersji Intense. I mi się No, bez kitu, trochę podobne są. Właśnie, mi się to tak kojarzy, ale wydaje mi się, jak dzisiaj Karolina i Darek mówili, jakie tu są nuty zapachowe, to w ogóle jakby to są dwa zupełnie różne zapachy. Więc nie wiem, dlaczego mi się tak to kojarzy. Ale tak jest, słuchajcie. Ale ładne to. Tak, bardzo ładne. Takie, wiecie, tutaj przezroczyste, tutaj macie tylko etykietkę. O, widać to? Widać. O, tutaj coś się kolor nie dodrukował. Ale ogólnie bardzo ładnie to wygląda. Fajnie, że to jest złote. A skromne. Dobra, otwórzmy ten korek. Ojoj, Andrzeju, weź ty to zrób. Bardzo jestem ciekawa, jak będzie pachniało. Co prawda powiem wam, że płyn w moich patyczkach z Ritualsa, który otwieraliśmy jakiś miesiąc temu, już się skończył. Same patyczki jeszcze pachną, więc te patyczki teraz tu, o, co Andrzej ma, zaniosę do niego do pokoju. I w ogóle Andrzej mnie rozwalił, bo wyjeżdża do mnie z tekstem: nie żal ci patyczków, żeby u mnie je stawiać? Takie, dlaczego miałoby być mi ich żal? No niech Andrzejowi w pokoju też ładnie pachnie. A jak tylko przestaną pachnieć patyczki z Ritualsa, to je tu przyniosę. Andrzeju, dasz radę? No. Ale... Czy może nożem? Chyba tak. Nożem chyba będzie... Dobrze jest zatkane, żeby się nie wylewało, nie? Tak, to propsujemy, bo to wiecie, jakby w transporcie nic się z tym nie stanie. Mega, mega jestem ciekawa, jak mocno to będzie pachnieć. Sam design buteleczki bardzo prosty, mi się to podoba. A czy wam to już musicie sami ocenić, jaki, że tak powiem, wiecie, ten typ tego pojemniczka wolicie? Andrzeju, dasz radę? Tak. To zaraz do was wracamy, poczekajcie. Dobra, słuchajcie, udało się to Andrzejowi otworzyć i cofam te moje skojarzenia. Teraz, wiecie, jak już sobie to powąchałam, tak jedno przy drugim, to te rzeczy pachną zupełnie inaczej. Zupełnie. Ale dalej jest to bardzo ładny zapach. Więc... Wkładamy patyczki do środka. Zmieszczą się wszystkie? Na pewno się zmieszczą. A zakrętka? Złote? O, no właśnie. Dobra, ja już zamoczyłam, słuchajcie, te patyczki z tamtej strony. Teraz je wyciągam. Ładnie to wygląda. Ej, mega, w ogóle te Ritualsowe są takie wysokie. Przyniesiesz je? I trochę jakby inaczej, jakby wiecie, wizualnie to wygląda, a to jest takie zgrabniejsze. To był ten największy, jaki się da chyba kupić, nie? To prawda, no. Te patyki są też takie mega długie. Te patyki są bardzo długie, o. Możecie sobie porównać jakby tak wielkościowo. No, ale tutaj też dużo więcej tego płynu było. Tak? No tak, ale mi się wydaje. Nie przychylaj. Przecież tam nic nie ma, Andrzej. A, no dobra. Nie wiem, ile to było mililitrów, ale to było to większe opakowanie, bo patyczki z Ritualsa są dostępne w dwóch rozmiarach i to było faktycznie to większe. Dobra, stawiam to Andrzejkowi do pokoju. Przepięknie te patyczki pachną. Mega mi się podoba. Naprawdę. Sztos. Na razie wyniosę to do Andrzejka do pokoju, a jak te patyki z Ritualsa przestaną mi pachnieć, to przyniosę to tutaj z powrotem do salonu. A teraz zmykamy, słuchajcie, rozpocząć weekend jakimś dobrym jedzeniem. Trenera nie ma, więc Kasia harcuje. Piątek po południu, a my jesteśmy na Mokotowie. Słuchajcie, byliśmy w Semolino na obiedzie. Możecie zobaczyć, że jadłam to, co zwykle. Czyli makaron z krewetkami, cukinią, rukolą i pomidorkami. Ale muszę wam powiedzieć, że dziś trochę inaczej smakowało. I jak pani zapytała, czy wszystko dobrze, to nie omieszkałam wspomnieć, że coś mi inaczej smakuje, ale powiem wam, że w sensie to dalej było smaczne, żebyście sobie nie pomyśleli. To było bardzo dobre, ale po prostu smakowało inaczej niż to, do czego jestem przyzwyczajona. I zapytałam od panią i pani się dowiedziała na kuchni, z czego wynika różnica. Otóż, moi drodzy, okazuje się, że
jak przyjeżdżają do nich pomidorki pelati, tak one się nazywały, chyba tak, to wiecie, czasem są bardziej dojrzałe, czasem mniej. I jak są takie mocno dojrzałe, to wtedy się robi sos jakby z samych tych pomidorów i oliwy. A jak są takie mniej dojrzałe, dobrze zrozumiałam, tak? To wtedy, słuchajcie, żeby trochę złagodzić ich smak, sos się robi na maśle. Masło to śmietanka. Więc smakuje ten sos pomidorowy tak jakby był, jakby wiecie, trochę zabielony. Powiedziałabym, że to był taki smak, który mi się kojarzył trochę z zupą pomidorową. To nie było to samo, tylko właśnie jakby wyczuwalna była gdzieś tam w tym sosie ta śmietanka. Ale mega fajnie, propsuję, że panią też to zaintrygowało i dopytała i wróciła do mnie z odpowiedzią: Andrzej jadł coś wow. No, odważnego. Przeliczyłem, że były dzisiaj z menu sezonowego, były kwiaty cukinii zapiekane z mozzarellą, łososiem i anchoa, ale pani powiedziała, że to była przystawka, ale w drugiej pozycji było sezonowego, była też pizza z tymi kwiatami, a w trzeciej pozycji były owoce morza i też były te kwiaty cukinii zapiekane. No i powiedziała, żeby tego spróbować. No i dałem się przekonać, były tam mule, były kalmary, były krewetki i była jedna taka langustynka. No i te dwa kwiaty cukinii. Te kwiaty cukinii były bardzo dobre, mega mi smakowało. Takie smażone na głębokim oleju, no nie? W jakiejś takiej panierce. No i co? Mule były spoko, w sumie chyba pierwszy raz, no może nie pierwszy raz, kiedyś jadłem gdzieś tam na mieście, nie? W takim street foodowni, nie? I były bardzo dobre. Krewetki i kalmarki były też super, ale langustynka bym powiedział, że chyba najmniej mi podeszła, bo już była taka najbardziej morska, ale to jestem zadowolony z siebie, że to zjadłem, nie? Tak. Przełamałem się. No, ja też próbowałam te rzeczy od Andrzeja i ja bym powiedziała, że jednak mam trochę bardziej chamskie właśnie podniebienie. Smakowało mi to, co podżarłam, a spróbowałam jakby wszystko tych rodzajów mięs, że tak powiem, które Andrzej miał na talerzu. I muszę powiedzieć, że faktycznie jakby w langustynce było za dużo morza, a jeszcze miałeś rybę. Ryba jeszcze była, no ryba. Właśnie, to ryby nie próbowałam. No ale wiecie, no ryba. No i ten sosik winno-maślany był bardzo dobry. Dostałem do tego jeszcze trzy takie grzaneczki. Tak fajnie na chrupko zrobione i też były w maśle, na maśle jakby podgrzewane. Więc z tym sosikiem, jak się tam, bo tam taka zupka była, nie? Jak się to wymaczało, to było pyszne. No. Także tak, a na końcu dopchnęliśmy się, słuchajcie, tiramisu. Ale tiramisu nie nagrałam, Andrzej wam tu wstawi zdjęcie, bo zdjęcie zrobiłam. Także tak, pyszne było, bardzo polecamy Semolino jak zawsze. Są 4 chyba punkty w Warszawie. Więc słuchajcie, warto się wybrać, kuchnia włoska, bardzo smaczna, powiedziałabym, że jeszcze w miarę przystępna cenowo. Jak na Warszawę, to po prostu no dobre ceny mają, powiedziałabym. Więc tak, no i naprawdę ilekroć jesteśmy, to nam wszystko smakuje. Więc jak już pójdziecie, to mam nadzieję, że nic was nie zawiedzie, bo nas nigdy nie zawiodło. Tak, zarówno makarony, jak i pizzę. Kiedyś też jadłam risotto. Ja ogólnie nie jestem fanką takich, wiecie, wytrawnych smaków. I to risotto, które jadłam, ono było właśnie na tym sosie winno-maślanym. I dla mnie to było za wytrawne. Ale trzeba przyznać, że no, nie było to nic niedobrego, tylko po prostu nie w moim stylu. Ja bym na przykład już nie ponowiła, ale to jest kwestia tego, no właśnie, jakie macie preferencje smakowe. A teraz słuchajcie, jak prawdziwi Polacy. Jedziemy na spacer po galerii handlowej. Także właśnie podjeżdżamy pod galerię Mokotów i przejdziemy się po sklepach. Taką miałam ochotę dzisiaj, a mój mąż jest taki dobry, że mnie przywiózł. No. Zobaczymy, czy coś fajnego wypatrzę, czy nie. Chciałabym zobaczyć, słuchajcie, odkurzacz. Czy jest tutaj ten, który nam się podoba i... Bo Andrzeju, zastanawiamy się nad wymianą odkurzacza, czy nie do końca? No chyba trochę tak. Trochę się chyba zastanawiamy. Żebyście nie pomyśleli, nie pójdziemy na wyspę Dysona. Chociaż to prawda jest, słuchaj Andrzeju, bo ja to googlowałam. Faktycznie, że ten model odkurzacza, który my wybraliśmy, że on już jest cenowo mniej więcej z tej półki cenowej co Dyson. Mówisz? No, powaga, tylko jakby różnica jest, bo słuchajcie, Andrzej, wkleisz tutaj ludziom? Andrzej wypatrzył na TikToku chyba
czy u takiego pana na YouTubie, co go oglądamy, a ma takie gadżety do domu, nie pamiętam, któreś z tych dwóch. Taki model odkurzacza, takiego wiecie, bezprzewodowego, takiej naszej Grażyny, tylko lepszej. I Andrzej właśnie wyczaił model od Xiaomi, tylko już taki droższy, ile on kosztował? 2000 chyba? Nie wiem, to Dreamy jest, czyli taka submarka. Dreamy, czyli właśnie taka submarka. I słuchajcie, bardzo dużo różnych szczotek. Fajnie, bo już nie wierci się go w ścianę, tylko ma taką stację, która stoi na podłodze, w którą się go wpina. No ogólnie, jak tak oglądaliśmy na filmikach, to sztos totalny. I bardzo jestem ciekawa właśnie, czy mają go tutaj w RTV Euro GD. Obawiam się, że może go nie być, ale ktoś pisał, widziałam właśnie w komentarzach, to chyba było na TikToku, że odkurzacz Dysona kosztuje już podobne pieniądze, że niby lepiej ciągnie. Różnica jest taka, że jakby w tej cenie, ciut wyższej, jest mniej akcesoriów, czyli macie tak jakby mniej za więcej. Ale niby w teorii lepszej jakości. Czy tak? Nie wiem. No powiem wam, że jakoś tak ten Dyson mnie nie jara. Ogólnie nie podoba mi się ten kolorowy, pstrokaty design tych urządzeń. Ten fioletowy na tym grzybku, czy tam niebieski, ta złota rura. Nie siada mi kompletnie to, jak ten odkurzacz wygląda. Ale suszarę to byś chciała mieć. Ale no suszarkę bym chciała. No. Ale suszarka nie jest taka pstrokata. Andrzeju, chcesz mi kupić suszarkę Dysona? Naprawdę. Zaczęłabym suszyć włosy. I nie chorowałabym zimą. No. I jeszcze z Dysona, wiecie, co mi się strasznie podobała, suszarka suszarką, ale strasznie mi się podoba też ten airwrap. Sztos to jest. I ostatnio jak byłam w Arkadii przychodziłam, to na wyspie to było podpięte i się trochę tym mówiłam. Także tak. Boże, jakie zmiany w Galerii Mokotów, słuchajcie. Nie ma już Mistora. Wziął się i zamknął. Będzie się otwierał, jest informacja, że wkrótce otwarcie, sklep Dreamy. Więc w sumie z tym odkurzaczem nam się jakoś specjalnie nie spieszy, prawda? A będzie zapewne szansa, żeby przyjechać i tutaj sobie go zobaczyć na żywo, bo w RTV Euro AGD go nie było. Zegarków, które się podobały tacie, w Kruku nie mieli. W Warszawie są, gdzie te zegarki? W promenadzie i w Sadybie. O. W Galerii Mokotów tej konkretnie marki zegarków nie ma, bo to jest taki, słuchajcie, zegarek bez bateryjki. Tylko taki, co wiecie, jak nosicie, to od ruszania się nakręca. Mechaniczny, o. Tak. I co jeszcze patrzyliśmy? Ogólnie to patrzyliśmy sobie jeszcze na patelnię Stefala, bo strasznie mi się podoba to Inginio, gdzie ma się odpinane rączki, ale w sumie prawda jest taka, że te patelnie są strasznie drogie, są dużo tańsze, a my w tym naszym koszu mamy dużo miejsca. No i patelnia z IKEA jest na tyle, jest dobra, polecam testy Stilgara na YouTubie, jest naprawdę dobra w tej cenie. No i my o nią tak nie dbamy, wrzucamy ją do zmywary i tak dalej. No trudno się, ta powłoka teflonowa się wyrobi, to się wyrobi się, nie? No. A tutaj tych tefalowskich, tych nowych i w ogóle, słuchajcie, Tefal już od jakiegoś czasu nie ma powłok teflonowych i ja o tym nie wiedziałam. Tylko jakieś tam inne pan mówił. Teflonowo-mineralne? Coś mineralnego miały w nazwie. Także ciekawostka i właśnie tych patelni nie powinno się być w zmywarkach. W sensie możecie, jak macie ochotę. Teflonowych też się nie powinno być, no bo długo ciepło mają, chemia, więc ta powłoka się degraduje, nie? No ale no mówię, no patelni z IKEA mi nie szkoda, tak? Kosztuje 5 dyszek. Więc tamten z nami wytrzymało, nie wiem, 3-4 lata, jak nie więcej. Tak, no. No i trudno, tak? Za 50 zł to stosunek jakości do ceny jest zajebisty. A potem ci nie szkoda ją wywalić. No, także tak. W CCC, słuchajcie, buty te czarne na koturnie, które mi się podobają, w dalszym ciągu nie są przecenione. Co z wami, CCC? Wszystkie inne buty są na przecenach, a te konkretne modele nie. Więc nie zakupię sobie czarnych butów do kompletu, ale słuchajcie, mój mąż, dzisiaj zrobiliśmy też tour właśnie po sklepach z biżuterią i dostałam prezencik za to, że jestem taka bredna. Nie no, w tym miesiącu nie było nic złego. No słuchajcie, w tym miesiącu byłam grzeczna, miesiąc jeszcze nie skończył, Andrzeju. Mogę jeszcze coś odwalić.
Andrzej mi kupił pierścionek i zastanawiałam się nad takim, na pewno wiecie, jak są takie te modele, które mają takie duże serduszko kryształowe w środku, to ja patrzyłam nad tą wersją kwadratową tego pierścionka, taką bardziej klasyczną i bardzo mi się podobał, ale kupił mi Andrzej jednak pierścionek, który ja już mam w swoich zasobach, tylko on już jest mocno przenoszony i przestałam go właśnie jakiś czas temu nosić. Na pewno zwrócicie, jeżeli ktoś z was zwraca uwagę na takie szczegóły, to zawsze na tej ręce miałam taki pierścionek właśnie z Pandory, on się Wishbone nazywa i kupiliśmy go znowu. Także Andrzej mówi, że byłam dzisiaj dla niego łaskawa, bo powiedział, że mogę sobie wybrać co chcę, a ja wybrałam w sumie jedną z tańszych rzeczy. No i, a w ogóle Andrzej, słuchajcie, miał dzisiaj taki rozmach, wchodzimy do sklepu z zegarkami. I był taki ładny, naprawdę bardzo ładny zegarek na biało-złotej bransolecie. I mówię, a jaki ładny. Andrzej mówi, no mogę ci coś kupić. No, widzicie, jakiego mam kochanego męża? No, ale oszczędziłam jego budżet, który jest naszym budżetem. I nadszerpnęłam go trochę mniej. Nie wiem, ile kosztował ten pierścionek. Mogę wam powiedzieć w sumie, bo to sieciuwa, to ją, jak ktoś jest zainteresowany, to i tak może sprawdzić. 259 zł. 259 zł. Pokażę go wam tutaj. Pokażę, poczekajcie chwilę. To jest, słuchajcie, taki pierścionek. On jest w kolorze złotym i jak widzicie ma takie mocno błyszczące kryształki i właśnie ja zawsze ten pierścionek nosiłam na swojej, ale macie perspektywę, no mój drugi podbródek, na swojej lewej ręce. Poczekajcie, pomogę sobie trochę. O! Na fakersiku. Tak go zawsze nosiłam i tak go nosić będę. Po prostu teraz mam nowy, więc znowu jest ładny i błyszczący. Naprawdę, wiecie, w świetle takim sztucznym przy lampach w sklepie bardzo się świecił. No diamenty mają tą przewagę, że im niewiele potrzeba do tego, żeby błyszczały. Ale Pandorka też jest gitarka, moi drodzy. Też jest gitarka. W sumie powiem wam, że ten pierścionek, który mierzyłam, ten drugi, to trochę wyglądał jak zaręczynowy, więc jak ktoś nie ma budżetu, to taka Pandorka też nie kiepska. Nie liczy się... Chodzi o gest po prostu, no tak? Jakby najważniejsze w tym wszystkim jest ta deklaracja, że chce się z kimś spędzić życie. Wiadomo, kobiety lubią diamenty, dlatego mam ich kilkanaście. Ale gadam głupotki, ale w sensie a propos pierścionków, jak już tak się do was rozgadałam, to jest taka, słuchajcie, anegdotka, że w sensie faceci mają zupełnie inny gust chyba niż kobiety i mam wrażenie, to się potwierdza, tak mówiła nam pani w sklepie, że panowie często przychodzą i wybierają klasyczne pierścionki zaręczynowe, czyli takie, które mają po prostu jedno oczko, a jak już jakiś pan się decyduje na to, żeby przyjść na oglądanie pierścionków ze swoją partnerką, to kobiety bardzo często wybierają takie pierścionki jak ten, który ja mam, czyli takie, które mają dużo tych maciupeńkich diamencików dookoła. No i właśnie tak było w moim przypadku. Na tym pierścionku jest ile diamentów? Nie pamiętam, chyba 17. Mhm. No, także tak, no. Zawsze niby mówię, że lubię proste rzeczy, albo jak przychodzi co do czego, to wybieram wszystko to, co jest pstrokate i się śpieszy. Dzisiaj w ogóle wyszliśmy, tylko chciałam, żeby to było złote, a właśnie byliśmy w Swarowskim i piękne mają tam te kryształki, tylko tam większość rzeczy jest jakby, wiecie, w kolorze srebrnym. A ja chciałam, żeby to jednak było coś złotego, dlatego się zdecydowałam na tą Pandorkę, która jest tutaj właśnie złotawa. No i błyszcząca. Także taki prezencik przy piątku dostałam od mojego męża. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Już dziękowałam, żeby nie było. A teraz, słuchajcie, wracamy już do domku. Odpalimy kino w sypialni. Tak. Jesteśmy, słuchajcie, w fazie. Andrzej, okazuje się, że po raz pierwszy ze mną teraz widział Pitch Perfect. A ja uwielbiam ten film. Obejrzeliśmy już pierwszą i drugą część. I dzisiaj będziemy oglądać trzecią. Nawet jakby było słabe, to Anna Kendrick to wynagradza. Tak ją lubisz? No fajna jest typiera, nie? No też ją lubię, ale ja to ją po prostu kocham tak sentymentalnie, bo grała w Zmierzchu. No nie, to za Zmierzch mi tak nie skradła serce. No nie, w sensie mi też bardziej skradła serce w Pitch Perfect, ale powiem dlatego, że wiecie, no to jest jednak śpiewanie, a ja tak muzyczne takie rzeczy bardzo lubię. Dobra, bo za dużo gadam. Widzimy się później. Dobra, słuchajcie, dzisiaj było dużo poplaniny.
Ale no właśnie, przez to, że było je dużo, to myślę, że trzeba się już pożegnać. Zjechaliśmy do Pepco, kupiliśmy dwie takie tortownice. Jedna kosztowała 20 ziko. Powiem wam, że wydawało mi się przez moment, że one są mniejsze niż te, które mieliśmy wcześniej, ale to chyba po prostu przez to, że to jest takie jakby, wiecie, duże i wystające, że to jest jakby szersze niż środek. Więc tak on się... Jezu! Czeku! Saleczkę! Więc tak o mi się wydawało i w ogóle jeszcze podzielę się z wami na szybko moją nabytą na nowo umiejętnością. Patrzcie, mam kubek, ale mam do typu kubek, powinien być taki trochę z lepszego plastiku, bo ten strasznie głośno trzeszczy. Ale mówiłam wam o filmie Pitch Perfect i tam była taka piosenka Cup Song. Więc uwaga, prezentuję wam swój talent. I got my ticket for the long way round. Two bottle whiskey for the way. And I'm sure we're like some sweet company. And I'm leaving tomorrow, what you say? When I'm gone, when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. When I'm gone. Rozproszyłeś mnie, bo cię widziałam z tym, a był jeszcze drugi refren. Chciałam ludziom zaśpiewać. Ja to w ogóle myślałem, że jak ktoś się zdejmuje, to nachodzi na ten, a to jest kurde taki talerzyk tutaj teraz z boku, to. Andrzej, jakby to miało nałożyć się? Bo ja pierwszy raz widzę takie. Ty, magister inżynier, ty. Pierwszy raz widzę takie. Zawsze było tak, że ten cały talerz wchodził jakby w środek tej obręczy. Andrzej, nie wybił z rytmu i teraz już jest do dupy. Także tym muzycznym akcentem, który prawdopodobnie zdemonetyzuje nam film, się z wami żegnamy. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę. Dajcie znać, czy moje kubeczkowe dzieło się wam podobało. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, pa!